Cześć kuziomeczki, z tej strony Szybki Banan. Witam was serdecznie na serwerze Mindsurfer.pl na trybie RPG. Dzisiaj przygotujemy sobie zwoje na ulepszenie naszego miecza i być może kilka zwoi na ulepszenie naszego sprzętu diaksowego. Z tego względu, że udało mi się sprzedać miecz, który wystawiłem podczas ostatniego odcinka za 170 tysięcy. Oprócz tego sprzedałem miecz Templariusza i sprzedałem również klejnot na 7 levelu, ten diament. Na 7 poziomie, który miałem, dość dużo pocisnąłem za niego, 100 tysięcy wziąłem, bo ktoś tyle zaoferował. No i co? I mam de facto bardzo dużo pieniędzy, ponad 500 000 w sumie na chwilę obecną. Nie wiem, na ile mi to starczy. Troszeczkę posprzedawałem w sumie wszystko, co cenne dla mnie było. Dużo już mi nie zostało, tu mam zwoje tylko na bossy. Wiadomo, zwoi zwykłych już nie mam. Podczas ostatnich odcinków też nie miałem, dlatego... Jeszcze ten miecz mi w sumie został na sprzedaż. A nie, dobra, ten jest do zwrotu, to nie jest na sprzedaż. To był pożyczony miecz, już w ostatnim odcinku wam pokazywałem. Dobra, tu już żadnych szałowych przedmiotów nie mam. Więc idziemy na warp, portale. Nie, warp, sklep. I zakupimy sobie niezbędne zwoje, tak więc do dzieła. Co my tu mamy? Ognistych kolców już mieliśmy 3. Teraz bym musiał kupić 3 takie. No i coś tam do miecza jeszcze do ulepszenia. Dobra, to kupujemy. 1. 2. A to sorry, 4. 3. 4. 1. 2. Kurczę, nie wiem, czy mi starczy kasy. 3. 4. To już będę mieć mega eku. Dobra, czyli zbroję mam na full. Ile mi kasy zostało? Balans. 100 parę tysięcy, niedużo. Na co mi starczy? Samonaprawę już mam dodaną w tym mieczu. Mhm. Czyli bym musiał mieć zwój trucizny, zwój oślepienia. I tyle? A, i zwój demona. Ale czekajcie, zwój demona też mam. Dobra, to może na styk mi starczy tak naprawdę. Zwój trucizny, zwój oślepienia, a zwój demona mam chyba w Ender Chestie. Ender Chest. Tak jest, dobra. Mam cały komplet. Super. Ściągamy ekwipunek. I przygotujemy sobie te zwoje. No i zaczynamy ulepszanie. Na początek zwój trucizny, oczywiście dla miecza. Pek. Zwój demon, na końcu damy zwój oślepienia, też dla miecza. I na koniec sobie dodam zwój demona. Klik. I super, mamy mieczek zenchantowany na wszystkie możliwe zwoje. Teraz będą dopiero zwiększone obrażenia. Zaraz zobaczymy, ile to będzie lało. Wcześniej było około 50, więc teraz może z 55 by dał radę. Tu mamy te... chyba kichnę. Nie, przeszło. Dobra, tu mamy zwoje obumierania, tak więc szybko zastosujemy je do każdego z przedmiotów. I jeszcze te zwoje aury trucizny. Raz. Oj! Już się bałem, że to mi się coś zbuguje. Okej. Okay. 2, 3. Na szczęście nie można użyć tego samego zwoju na tym samym przedmiocie. I patrzcie, kurde, masakra. Ile mi kasy zostało? Bardzo mało. Balans. 12 tysięcy. Bardzo mało. W sumie mogłem te zwoje jakoś kupić taniej. Też nie... Zrobiłem to w sklepie, ale dało się to zrobić taniej. Mogłem wpisać po prostu oferty. Ale nie szkodzi, łatwo mi przyszły te pieniądze, miałem farta, więc nie szkodzi, że szybko poszły. Szukanie i teraz wpisujemy zwój. No i teraz mamy, o, różne oferty zwoi. Na pewno byśmy znaleźli tutaj na pewno taniej zwój. Samonaprawę akurat nam niepotrzebny, ten też nie. Patrzcie, nie ma tutaj zwoi na trucizny na przykład, a można wziąć je z anihilacji, więc polecam, kurczę, i tak bym nie kupił taniej, aż dziwne. Więc no, warto kupić i tutaj sprzedać, wystawić. Dobra, czyli co, sprzęcik już mamy cały ulepszony, mieczyk również, więc co nam pozostaje? Pozostaje nam tylko wypróbowanie ich w boju, tak? Wyłączę sobie speeda, bo miałem na chwilę włączonego. Dobra, na czym będziemy expić? Warp, portale. Na zwykłych expowiskach na razie spróbujemy, nie VIP-owskich. Pójdę może na Irak? Na Irak pójdę, tam są żołnierze, dość silni. Nie wiem, jak oni z obrażeniami, czy w 100% obrażeń w nich wchodzi. Nie pamiętam już, szczerze mówiąc, czy mają jakieś protekcje. Nie mam naładowanych
Rubinów niestety. No ale będę sobie tak wolno ładował je, dopóki mam full życia. No i szukamy. Tam na tym samolocie powinny być żołnierze. No i co? Na razie cisza, jeszcze się nie zrozpiły, okej. Okay. O, jest pierwszy. Tylko czy nie zobaczą? No chodźcie tutaj. No chodź, chodź. No to teraz one są cieniutkie, to one na kilka hitów są ode mnie. Zobaczmy ile, za ile ich uderzy. Oni mają jakieś uzbrojenie, więc... 52, nice. 52, wow! O fuck, po plecach dostałem od tych Muhammedów. Nie spodziewałem się, oni są bardzo silni jeśli chodzi o wybuchy. Trzeba po prostu ich unikać. Warp portale, jeszcze raz wypróbujemy. 52, to tak niewiele więcej, jakby o 2 damage'a tylko zwiększył się. Ale być może oni też mają protekcję, bo widziałem, oni mają hełmy. Durability 200, sharpness już nie pamiętam, protection nie pamiętam ile miały. Spróbujemy jeszcze raz, one tam... Mogłem back wrócić, byłoby szybciej. Iron? Iron, siema. Gdzie to jest? Chyba tam. Tak. No wypróbujemy. O, pajęczy jad. To teraz mi wypadło, czy już to miałem? Już tam nie wiem. Ale nie potrzebuję. Chociaż mogłem komuś oddać, jakiemuś graczowi. Pewnie na zerowym ekspowisku by się cieszyli, jakby dostali taki miecz za darmo. Odejdź ode mnie. Niedobry Muhammedzie. Widzicie, Muhammedy są przykładami potworów, w których nie widać ile mają HP. Bo wyglądają jak gracze. Ja wam to tłumaczyłem ostatnio. Oczywiście widać w lewym rogu u mnie, bo mam modyfikację, ale gdyby ktoś modyfikacji nie miał, to by nie wiedział. O! Fast! Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, że wróciły na spawnowisku. Miałem farta, bo już się odwrócił, więc do wybuchu było blisko. Okej, okay, my sobie wrócimy tutaj. Po żołnierzy przyszliśmy, czekamy na żołnierzy. Jeszcze ich nie ma. Jeśli ktoś ma problemy na przykład z żołnierzami w tym miejscu, to może sobie śmiało lurować do wody. Tam jest bardzo prosto je zabić wtedy. No i zobaczmy. Raz, dwa, trzy. No już padł praktycznie. Jeszcze się podpalił, bo mnie uderzy. To ta moja aura. Ej! Nie szalej. A dobra, ciebie to wolę nie dać. Chociaż spróbujmy go w wodzie. O, przerzucił się. Dobrze. No teraz to jest mega proste. Na trzy uderzenia są te... ci żołnierze. Mega, mega prosto. Chodź Muhammed do wody. Chcę spróbować z tobą taki trik. Zobaczymy czy to wypali. Blum. No chodź, chodź. Jednak nie. Myślałem, że w wodzie będzie łatwiej go trafić. No niestety, póki co strzały to jest najlepszy jakby sposób na ich zabicie. Chociaż nie wiem czy warto. Szkoda trochę strzał. Demencik. Jaki? Piąty poziom. O, nice. Super. To było warto. Było definitywnie. Okej, okay, spróbujmy na jakimś innym ekspowisku. Warp portale. Spróbujmy jeszcze sobie na demo
Wiecie co, najpierw się zabiję kilka razy. Spróbujemy sobie na cukierkolandii, ale napełnić sobie chcę klejnoty wszystkie. Nie mogę się tu zabić? Jakim cudem nie mogę? Dobra, idziemy do cukierkolandii. Poważnie, nie mogę sobie naładować tych demonicznych rubinów. Nie wiem czemu. Coś się zbugowało, zabiję się. I spróbuję na spanie. No, już działa. No, to jest jakiś bug, mały. No i dobra, i będziemy wędrować na cukierkolandię, warp cukierkolandia, już szybciej przejdę, nie wiem, warp portale, nie ma takiego warpu. Nie spróbujemy jeszcze zabić jakichś Ender Warlordów, wytestować ten nowy mieczyk, zobaczymy ile tutaj będę zadawał damage'u. Chociaż najlepiej by się testowało na jakichś zwykłych zombiakach, ponieważ one nie mają jakichś dodatkowych protekcji i wtedy wiadomo ile naprawdę się bije. Wcześniej biłem po 50, więc teraz bym musiał też zombiaki zaatakować i zaatakujemy jeszcze zombiaki. Sprawdzimy to, ile dokładnie ten miecz zadaje. Nice. Na 4 hity. Na 4 hity, spoko. Czyli jak dobre kombo się walnie, to padnie od razu. No właśnie. Ojej. Wolę takich zawsze pod drzewami zaatakować, bo wtedy łatwiej ich zabić. Oni tak wysoko nie umią podlecieć. O, na przykład ten, zobaczcie. Zaatakuje. Jeszcze raz. I teraz ja. Ajajaj. Trochę mi przywalił, ale... O, główka, spoko. Chodź tutaj. No chodź, nie bój się. O, diament. Dawać. Teraz zobaczymy jaki. Pokażmy ten diament. Czwarty poziom, spoko. Dobra, niech mnie zabije. Polecimy jeszcze na jakieś inne spojrzenie. Warp, portale i teraz spróbujemy faktycznie na tych zombie, tak jak powiedziałem, żeby zobaczyć ile ten miecz faktycznie zadaje obrażeń takiemu potworowi bez defa i bez niczego. Wcześniej bił po 50, zobaczymy po tym zwoju. Powinno się tak o 5 zwiększyć te obrażenia, czyli jakieś 54, 55 powinienem bić. 45, ojej, na hitę poszedł. A, tu będzie ciężko, bo jak potwór ma 50 życia własne, to ja na hita go biorę. Musimy znaleźć jakiegoś silniejszego, to jest drugi poziom. Ale też na hita wszyscy padają. No tak, dla nas to ekspowisko jest za słabe. Warp, portale. Próbujemy na 5 poziomie. Tam powinny być troszeczkę wyższe poziomowe potwory, więc będą miały więcej życia. No i czekamy. No dawać. Dawać mi je tu. O, są. Dobra. Ile jemy? A też 55. O, ten ma 70. O, 54. Widzieliście? A obok pisało 49. Co oznacza... Co oznacza, że o 5 się podwyższył damage. Czyli standardowo. Generalnie zwój demoniczny o 5 podnosi damage
każdej broni, czyli standardowo, jeśli walniecie za 50, to wejdzie wam 55, jeśli walniecie za 5, to wejdzie wam za 10. Tak działa demoniczny zwój, on podnosi wartość damage'u o 7, przepraszam, o 5, zobaczcie. Widzieliście? To samo. No wiadomo, jak potwór ma mało życie i mu zostało 10 HP, jak go uderzymy, to walniemy za 10, tak to działa, ale... Miałem wrażenie, jakbym walnął za 60 parę, ale może jakiś krytyk wszedł. Tu jest za dużo ludzi, jest za głośno troszeczkę dla mnie, więc ja sobie pójdę... jeszcze na tak, spowisko 30 poziom. Tam są też szkielety, w nich zawsze fajnie wchodziło, bo... No one nie miały żadnych defensywnych... Też nie, ten ma akurat zbroję. Pam, pam, pam. O, 60, gdzieś jest 60, znowu. Fajnie, fajnie, ale to chyba krytyka jak wchodzi za 60, nie? Nie, zawsze wchodzi za 60. Wow. 60, nice. Nice, 61. No chodź tutaj. 60, 61. Nieźle, nieźle. Myślałem, że to krytyka była, ale to za każdym razem tak wchodzi. 64, wow. No, jak widać, zależy od moba. Kogo się bije? Mieczyk jest kozacki. Mega wykokszony. Szczerze mówiąc, lepszy już nie powinien być, bo... Bo jest naprawdę prosto. Już tylko uzbrojenie jakby mogłoby być lepsze. Chociaż te enchanty, które mam, naprawdę są kozackie i... W sumie mógłbym je wam jeszcze raz zademonstrować na ekspowisku... Nie wiem, pierwszym? Warp portale. Warp portale. Tego wam też nie mówiłem nigdy, ale myślę, że się domyśliliście. Zobaczcie, jeśli macie na przykład ten kryształ i go ładujecie, nie? Ładujemy go sobie, zobaczcie. O, mamy tutaj teraz 7 jakby serduszek. Pół serduszka nam zostało. Mamy 7, ale mimo wszystko możemy go użyć. Jeśli klikniemy teraz prawym, to zginiemy i on się naładuje. Ale jeśli kucniemy i klikniemy prawym... Widzieliście? Dostałem 3 serduszka, czyli naładował się tyle, ile go naładowałem. O no, tylko teraz nie mogę użyć, bo co 25, tak, co 30 sekund można używać. Dobra, teraz użyję sobie może ten drugi. Jeszcze nie mogę. Dobra, zjem sobie coś bynajmniej. Okej, i poszukam jakiegoś miejsca, gdzie będzie dużo mobów, żeby pozwolić im się bić. Tam pójdziemy, tam powinno być wyludnione. Chociaż boję się, że za mną już ktoś biegnie. Nie, nie biegną, cud. To bardzo dobrze. Tutaj pewno się spawniły też na pewno i to jest taka specyficzna miejscówka, bo za rzadko ktoś tutaj przychodzi, zauważyłem. To niech się pojawi tutaj nam kilka zombiaków. Poczekajmy. O, jest pierwszy. A gdzie reszta? Gdzie twoi kumple? Czemu tylko jeden? No dobra, niech mnie... O, jest drugi. Dobra, niech mnie uderzą. Odpalił się. Ten drugi się zatruł, jak widzicie. Ten ma truciznę, ten ma podpalenie, więc naprawdę jest spoko z tą zbroją. O, ten chyba dostał jedno i drugie. Więc krótko mówiąc, stojąc na awku, oni mi prawie obrażeń nie zadają, bo jestem, mam taką dobrą zbroję, a oni giną, więc naprawdę ta zbroja jest kozacka. Jeśli są słabe potwory, to jesteśmy praktycznie nieśmiertelni. Możemy stać w miejscu i potwory same giną. Zobaczcie. I to tak dość potężnie giną. No, wolałem wam zademonstrować właśnie na tych słabych potworach to. Wiadomo, jak pójdziecie na jakieś kozackie potwory, to was zabiją, bo... zbroja tego nie przetrzyma, ale te potwory są słabe i nam życia praktycznie nie zabierają. Mało tego, dostajemy jeszcze expa. Tylko wiecie, żadne automatyczne ekspiarki tutaj nie wchodzą w grę, bo to się źle skończy dla was. Ale myślę, że zbroja jest całkiem ciekawa. No i proszę. No i leży kolejny. Dobra, na tym zakończmy. Pyk, pyk, do widzenia.
I spróbujemy teraz jeszcze na portale VIP. Portale VIP. I zagramy sobie tutaj. Tym razem na Warlockach. Zobaczymy. Kiedyś tutaj najfajniejszy lot był. Tutaj były najczęściej klejnoty na 5 poziomie. I w sumie to były takie najłatwiejsze ekspowisko, gdzie można było to wydropić. No ale teraz jak już jest ten exp... przepraszam, drop zmieniony, to już wszystko jedno w sumie, gdzie idziecie. Procent na drop jest podobny wszędzie. Wiecie co, może jeszcze smoka spróbujemy na tym odcinku, żeby było tak różnorodnie. Starałem się po wszystkich ekspowiskach różnych pobiegać, pokazać wam różne rzeczy. No chodź tutaj, jeszcze ciebie chcę dobić. Pięknie. I pół serduszko, jak ja to lubię. Ojej, stał się obok mnie. No niestety. Dobra, to co, smok? To idziemy na... poszedłbym na smoka, tylko boję się, że... wziąłbym w ogóle jakiś na jakieś bossy bym poszedł. Zarobilibyśmy sobie trochę dolarów w sumie. Bossy to są jednak dobre miejsca na zarobienie. No tylko wiadomo, musicie już mieć dobry sprzęt, żebyście nie musieli inwestować w tą podróż. Annihilator Quest nie. Możemy iść albo na nekromantę, albo na smoka. Na smoka bym poszedł chętniej. Ale pójdę na nekromantę. Bo boję się, że smoka nie będzie. A jak nie będzie smoka, to bym musiał mieć czterosobową drużynę. Zaraz nekromanta się powinien tutaj pojawić. Nie mam miksturek już, szczerze mówiąc, żadnych. A mam dwie esencje, dwie rubiny pełne, więc spoko, damy radę. I lecimy. Jak widać, on ma troszeczkę protekcji. Bo dostaje mniejsze obrażenia z miecza. Ale to niezależnie jakim mieczem byście atakowali, to zawsze będzie miał obniżone obrażenie, ale łatwo się go zabije tym mieczem, jak widać to nie jest jakieś wyzwanie. No i połowa za nami. Pamiętam kiedyś, jak pierwszy raz robiłem tego questa, no to było niewiarygodnie trudno. A teraz zobaczcie, potek praktycznie nie używam. Spróbuję bez potek go przejść. Najważniejsze jest, żeby zabijać te szkielety. To już mówię któryś raz z rzędu, ale to jest jedyne, co was może zabić tak naprawdę. Bo on sam nie zadaje praktycznie obrażeń. Ale jak przywołuje sobie armię, to lepiej co jakiś czas ją wybić. O, zaatakował. O, dobra, ryzyko, uda się mi czy nie? Półtorej serduszka i jest, padł. Tutaj itemy. Dobra, mogę ginąć, teraz mogę ginąć. Pół serduszka, czy padnę? Czy padnę? Ja i szkielet? Tak, udało się. Co nam wypadło? Jakiś emeraldzik, ale nie wiem jaki. Może ten? Już mam dwa takie, no, chyba piąty poziom. No spoko, może być. I co jeszcze zrobimy? Spróbujemy warp vehicle. I jeszcze raz pójdziemy na smoka. Mamy strzały? Mamy mało strzał. Ale zobaczcie, oferty to też jest dobra opcja. Nie warto kupować strzał w sklepie. Warto sobie tutaj pisać strzały. No i mamy. O ile? 500 to drogo. Za drogo, za drogo. Znaczy i tak jest taniej niż w sklepie w sumie. Ale ja bym chciał jeszcze taniej. Warto też nie tylko wpisywać strzały, ale też wpisać zwykło arrow. Bo to może wam wyszukać inne oferty. Ten za 500. Kurde, podobne ceny każdy sortuje. Strzały myśliwskie. I to jak mają 500 za stack, a w sklepie jest za 3500 stacków, no niewiele taniej jest, niewiele. No dobra, jedno z tak... Jeszcze może poszukajmy raz oferty. Przejdę się tutaj, zobaczę może... O, co mają na handlu ludzie? Popatrzmy. Kurde, 64 zwoje za 1100, stąd tanie pieniądze.
To się mega kalkuluje. Ale jak widzicie, strzały są dobrym obiektem do handlu, bym powiedział, bo 500 dolarów za stack strzał to jest dość sporo. Jak ja bym teraz sobie poszedł na Amazonki, to te strzały dość często wypadają. I wiecie co, pójdę sobie, wart w portale. Idziemy na Amazonki, zobaczymy ile strzał nam się uda uzbierać, jak będą często wypadać. Ja sobie specjalnie włożę do dłoni te, które mam, żebyśmy zobaczyli, w jakich proporcjach nam to przybędzie. No jedziemy. Wow, ale mafia. Płotki troszeczkę... Oj, nie zmieniły się. A nie, zmieniły się, dobrze. Podwyższyłem płotki. Na tych płotkach nie wolno stać, jak się atakuje Amazonki. To tak w formie przypomnienia. No, 53, ładnie, wchodzi ładnie. Aj, jeszcze padłem, kurczę. No, są dobre. Dam back, żeby było szybciej. Super. Ale strzały nie wypadły, co prawda, więc no aż tak łatwo, jak myślałem, nie jest. Patyki częściej wypadają. Ile mam patyków? 4. O, lec. Się dość łatwo XP. Mając dobrą broń, to jest naprawdę szybki XP. Serduszka, a pomocy poszło. No widzę, że cała chmara ludzi za mną. A to jednak nie ludzie, to Amazonki, dobrze. To mi pasuje. Nie, to te strzały jednak nie lecą tak często, jak myślałem. Ale coś tam lecą, bo chyba coś zebrałem nawet teraz. Też może go się mylić. To nic, kupimy te 500 strzał na tym na handlu i spróbujemy jeszcze smoka, o ile będzie oferty. Jeśli nie będzie smoka, to na tym zakończymy odcinek. Zobaczymy, jak wyjdzie 500. No, to niecały stack. A tu za ile jest? 590, 590, dobra, biorę ten za 500. Gdzie on był? Tutaj, od Fex 321. Kupujemy. Dobra, poczta. Kurczę, nie kupiłem. Jeszcze raz. Oferty. Aj, nie wiem, gdzie mi się zmył. Oferty, szukaj. Aru. No dobra, kupię nawet te droższe od jakiegoś... O, ty masz dwa staki osobno. Reaktor. Klik. Klik, dwa razy kliknąłem, odbierz na pocztę, poczta, byk. No okej, okay. I spróbujemy na smoka. Czy będzie, to tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak. I co? Na razie spokojnie. Pomyślałem, chciałem przyjść tutaj z tego o, jest, na szczęście. Tak myślałem. Codziennie jednak dwa smoki się tutaj pojawiają, więc jest szansa, że ktoś ich po prostu jeszcze nie zabił. Dlatego warto czasem tutaj przyjść. O, jest. No chodź, chodź, malutki, chodź. Ale chyba tylko jeden jest smok, bo jest szansa, że byłyby dwa. Czyli prawdopodobnie ktoś go wezwał i nie dał rady go zabić. Tak zebrał i tylko tak mało życia stracił. Smutek. Chociaż spróbujemy może mieć ostrzem Tyraela go tak nakarmić. Ciekawe, co z tego wyjdzie. O! Wow!
No to był bardzo szybki let, bardzo szybki let. Czyli jednak były dwa smoki, nie, nie było jednego. Ale wiecie co, nie będę go już karmił mieczem ani łukiem, ponieważ wiem, że to są długie odcinki. Więc na tym zakończę. Tak czy inaczej przypominam, eventy są codziennie, smoki codziennie też dwa się pojawiają. Warto iść w drużynie, bo wtedy bardzo szybko się to zabija. Jak się gra samemu, to jest jednak 15 minut zabawy z takim smokiem. Oczywiście warto, bo za smoka dostaniecie chyba od 100 do 800 dolarów za jego zabicie. To jest losowa liczba. Tak więc, no próbujcie. Codziennie są dwa smoki, więc jest też dość dużo kasy do zgarnięcia. No jak widzicie, strzały są też w cenie, tak więc warto na Amazonkach też troszeczkę tych strzał pozbierać, bo to jest jakby szybka, no droga zarobkowania. Tak więc do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, cześć!